10 lutego wspominamy błogosławioną Klarę z Rimini, zakonnicę. Klara urodziła się w 1280 roku w Rimini w bogatej, szlacheckiej i pobożnej rodzinie. Jej matka usiłowała przekazać jej wiarę i zasady życia chrześcijańskiego, lecz skutek był mierny. Klara lubiła światowy styl życia. Gdy zmarła jej matka, tym bardziej korzystała z uciech świata. Jej ojciec ożenił się ponownie, a ona dość szybko wyszła za mąż za syna swej macochy. Jej mąż dysponował wielkim majątkiem, co dawało jej niezależność i możliwość prowadzenia swobodnego trybu życia. Po 3 latach Klara została bezdzietną wdową i dziedziczką ogromnego majątku. Prowadziła życie bardzo wystawne, wręcz hulaszcze, w którym nie brakowało skandali. W tym czasie jej ojciec i brat uwikłali się w spory polityczne i zostali skazani na karę śmierci. Wkrótce Klara odziedziczyła kolejny majątek jako jedyna spadkobierczyni rodziny. Po 8 latach szalonego wdowieństwa wyszła ponownie za mąż, jednak nie zmieniła swojego stylu życia. Zmiana ta nastąpiła nagle i niespodziewanie, gdy prawie przypadkowo weszła do kościoła ojców franciszkanów. Biografowie mówią, że objawiła się jej Matka Boża. Po powrocie do swojego pałacu przez resztę dnia leżała krzyżem w pokoju. Następnego dnia wyspowiadała się i postanowiła żyć jak zakonnica. Zrezygnowała z wystawnego trybu życia, podejmowała liczne i częste pokuty. Jej mąż zaakceptował tę decyzję, nawet razem z nią podejmował dzieła charytatywne i pokutne. Po 2 latach drugi raz została bezdzietną wdową. Przeniosła się wtedy do Urbino. Tam opiekowała się chorymi, ubogimi i więźniami. Nazywano ją Aniołem Miłosierdzia. Wkrótce wróciła do Rimini, gdzie ufundowała kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, a przy nim klasztor, w którym zamieszkała wraz z 12 towarzyszkami, żyjąc według reguły świętej Klary z Asyżu. Przez 10 lat pełniła funkcję przełożonej klasztoru. Ciągle podejmowała surowe pokuty. Kilka lat przed śmiercią straciła wzrok, a kilka miesięcy przed śmiercią żyła w śpiączce. Zmarła 10 lutego 1326 roku w Rimini, a została beatyfikowana 22 maja 1784 roku przez papieża Piusa VI. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Klary. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.